Atrytydy były prawdziwe. Widzieliśmy centaury, a są one tak ohydne, jak głosi legenda. Ci barbarzyńcy zaatakowali nas, ale z łatwością ich pokonaliśmy. Tak naprawdę to uciekli, gdy zobaczyli herb Atlantydy na naszych zbrojach. Więcej nie będą nas niepokoić. Niektórzy z naszych ckliwych braci pożałowali centaurów i zadeklarowali, że naprawią dawne krzywdy. Posłaniec za posłańcem wyruszał na ziemię centaurów z propozycją pokoju, ale żaden nie powrócił. Cóż jeszcze możemy zrobić? Grecy wciąż się nam opierają i nie cieszą z naszego sąsiedztwa. Jak mawia nasz nieśmiertelny władca Atlas, czy chcemy, czy nie, musimy się z tym pogodzić. Morze Śródziemne jest przyjemne, ale to nie Atlantyda. Skuteczne okazały się nasze wysiłki ucywilizowania Egiptu. Jego mieszkańcy powoli przyjmują nasze standardy. Od kiedy daliśmy lekcję Kartaginie, również Fenicjanie nie sprawiają kłopotów, a handel kwitnie. Ale ci Grecy okazali się jeszcze prymitywniejsi niż zakładaliśmy. Wciąż opierają się przed przyjęciem naszego stylu życia. Czy nie rozumieją, że to uczyni ich życie łatwiejszym? Naprawdę szkoda tych Greków. Są nie tylko prymitywni, ale i zacofani. Atlasowi niech będą dzięki, że zostawili nas w spokoju. W Lixus wszystko idzie po naszej myśli. Towary przepływają swobodnie z i na Atlantydę. Ale wyczułam niebezpieczeństwo. Wielu przybyłych ostatnio kupców wygląda dość mizernie, a część mówi, że na wschodzie szerzy się epidemia. Choroba zdziesiątkowała populację wielu miast. Część z nich funkcjonuje tylko na podstawowym poziomie, ledwie żywiąc swoich mieszkańców. Nie będzie zaskoczeniem, jeśli choroba się rozszerzy, biorąc pod uwagę warunki, w jakich mieszkają tamtejsi ludzie. Czas pokaże, co się stanie. Tymczasem trzeba zaspokoić oczekiwania Lixus. Musimy się rozwijać, aby sprostać potrzebom Atlantydy. Chętnie pomogę ci wznieść tę wspaniale zaprojektowaną budowlę. Co może być lepsze od widoku nakarmionych ludzi? Chętnie pomogę ci wznieść tę wspaniale zaprojektowaną budowlę. Jakiś inny Bóg dałby ci krakena!
Chętnie pomogę ci wznieść tę wspaniale zaprojektowaną budowlę. Jakiż inny Bóg dałby ci krakena? Chętnie pomogę ci wznieść tę wspaniale zaprojektowaną budowlę. Może jakiś Bóg zamieni mnie w gwiazdozbiór, żebym nie musiał już więcej głodować. Jakiż inny Bóg dałby ci krakena? Chętnie pomogę ci wznieść tę wspaniale zaprojektowaną budowlę.
może być lepsze od widoku nakarmionych ludzi. Wyrzucony z własnego domu. Czym zasłużyłem sobie na taki... Jakiż inny Bóg dałby ci krakena? Jakiż inny Bóg dałby ci krakena? Epidemia okazała się groźniejsza niż przewidywano. Zdziesiątkowała wiele śródziemnomorskich miast. Dzięki niech będą Posejdonowi, że Lixus uniknęło poważniejszych szkód, podobnie jak Atlantyda. Powoli przywracamy handel ze wschodem, ale coraz trudniej o tamtejsze towary. Nasi wschodni partnerzy twierdzą, że epidemia zabiła dużą część miejscowej populacji, a ludy wschodu nie mogą produkować tak dużo jak wcześniej. Gdyby tylko potrafili uczyć się szybciej, staliby się mistrzami atlantyckiej efektywności i nie mieliby takich kłopotów. To podejrzane, że Grecy uniknęli tej plagi. Pewnie zdali się na łaskę Apolla, a ten opiekuńczy Bóg ich pożałował. A może mieli tylko szczęście? To dla nich typowe. Jednak z czasem Atlantyda i jej wyższość kulturowa ukształtuje Greków. Nie mogą bez końca opierać się naszym standardom. Po wznowieniu handlu na Morzu Śródziemnym zadbaliśmy o to, aby nauczyć tamtejsze ludy większej dbałości o higienę. Przecież taka jest rola Atlantydy. Są nam niezmiernie wdzięczni i zwiększają obroty towarowe do maksimum. To wspaniale, że mieszkańcy obszaru śródziemnomorskiego tak szybko przyjęli prawa Atlantydy. Ale Grecy? Ten uparty naród nie słucha racjonalnych argumentów. A może ich nie rozumie? Wcześniej nikt się nam nie opierał. I nie możemy zrozumieć, dlaczego Grecy to robią. Trudno. Na szczęście centaury zostawiły nas w spokoju. Ich widok nie jest miły dla oka. A jeśli Grecy nie rozumieją praw rządzących Atlantydą, to te półzwierzęta centaury także tego nie pojmą. Nie są warci naszych wysiłków. Mimo to wyprawy na Morze Śródziemne odniosły wielki sukces i większość tego obszaru znajduje się pod naszą kontrolą. Jesteśmy panami Morza Śródziemnego.